Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w Przystanku Historia w Instytucie Pamięci Narodowej. Dzisiaj będziemy rozmawiali, dyskutowali na temat wydarzeń, które działy się w Polsce w latach 1918-1921 na kanwie najnowszego, ostatniego numeru Pamięci i Sprawiedliwości poświęconemu właśnie tym zagadnieniom. Bardzo jest mi miło, że między nami tutaj na tym spotkaniu są pan profesor Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Józefa Piłsudskiego, pan profesor Mirosław Szumiło, Instytut Pamięci Narodowej i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i pan profesor Marek Sioma, także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. A zatem spotykamy się w gronie badaczy podejmujących tę problematykę od dłuższego czasu, a zatem wybitnych specjalistów. Nim przystąpimy do dyskusji na temat tych lat, o których powiedziałam, bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu pana profesora Mirosława Szumiłę, który jest jednocześnie redaktorem naczelnym czasopisma Pamięć i Sprawiedliwość. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dziękuję. Proszę Państwa, ten numer, 38 numer już Pamięci i Sprawiedliwości, które to czasopismo jest półrocznikiem, więc to jest numer za drugie półrocze ubiegłego roku, no jest rekordowy, co być może to widać tutaj, no po objętości ma ponad 800 stron i to oczywiście jest rekord całej dotychczasowej historii tego czasopisma. I rzeczywiście jest poświęcony tym zagadnieniom z okresu odzyskania niepodległości i walk o granice Polski odrodzonej. I powstał na kanwie, można powiedzieć, jako pewien plon materiałów z trzech konferencji organizowanych cyklicznie, rok po roku przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, kierowany przez pana profesora Dariusza Roguta. Te konferencje odbywały się w Bełchatowie, były poświęcone kolejno 150-leciu urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, stuleciu odzyskania niepodległości i trzecia walkom o granice II Rzeczypospolitej. I właśnie te zagadnienia znalazły się w tomie, przy czym przede wszystkim nasza uwaga się tu koncentruje właśnie na odzyskanie niepodległości i tych walkach o granice, natomiast powiedzmy, no marszałek Piłsudski z racji swojej roli w tym okresie też automatycznie ma tutaj bardzo znaczące miejsce w numerze. Poza tym są też artykuły poświęcone bezpośrednio już samej sylwetce postaci Józefa Piłsudskiego. No i poza tym oczywiście w dziale Waria są także poruszone inne zagadnienia dotyczące już późniejszych okresów, okresu II wojny światowej i tak zwanej Polski Ludowej, ale tym tematem przewodnim główny trzon numeru stanowią właśnie teksty poświęcone tym pierwszym latom odrodzonej II Rzeczypospolitej. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z numerem, który jest też dostępny w formie elektronicznej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. A zatem, proszę państwa, mamy obszerny tom podejmujący bardzo poważne zagadnienie. Wydawałoby się, że wiele już na ten temat zostało powiedziane, ale okazuje się, że zawsze wciąż można coś tutaj dodać. Panowie, zapraszam was zatem do dyskusji, do takiej dyskusji plenerowej, dyskusji z lotu ptaka, żeby powrócić do Polski lat 1918-21 i zacznę od takiego pytania. Oczywiście różne środowiska myślały o niepodległości, różne środowiska prowadziły do tej niepodległości, różne środowiska różnie zachowywały się w latach 1918-21-22. Panowie profesorowie, jak poszczególne środowiska sytuowały swoje priorytety w latach 18-21? Bo oczywiście wiadomo, niepodległość i jej utrzymanie. Ale na co kładziono nacisk i do jakich modeli i wzorców odwoływano się w roku 1918 i w kolejnych latach? No bo przecież Polska nie funkcjonowała w próżni, pewne mechanizmy były już znane, pewne modele i wzorce właśnie funkcjonowały. Pan profesor Suleja. Skoro zostałem wywołany jako do odpowiedzi, to myślę, że trzeba jednak, biorąc pod uwagę czas chronologiczny, jakim poświęcony został 38 numer, cofnąć się do nieco wcześniejszego okresu, bo poprzedzała te działania już bezpośrednio związane z budową i gmachu i wykuwaniem granic,
określony rodzaj sporu politycznego, do którego tutaj pan profesor Kruszyński nawiązał. Przy czym, jeżeli powiedzmy przed pierwszą wojną światową był to spór, który ma charakter orientacyjny, czyli jakie mniejsze zło wybrać jako potencjalnego, trudno powiedzieć, że sojusznika nawet, ale sojusznika z konieczności, to w latach drugiej, w latach pierwszej wojny światowej to już była kwestia, zwłaszcza od 16 roku, praktycznych też działań, które były podejmowane przez właśnie te różne środowiska, kooperując jednak ze sobą mimo odmiennych właściwie wizji tego, co ma nastąpić, w pracach realnych. Czasami one nie mówiły bezpośrednio, tak jak to środowisko pacyfistyczne, że będzie w tym uczestniczyć, ale kiedy przyszło do budowy, powiedzmy, aparatu sądowniczego, aparatu szkolnego, to tu nie było kwestii takiej, że oto ze względów zasadniczych się odmawia uczestnictwa, udziału, tylko bierze się w tym, realizuje się ten właśnie priorytet. Natomiast pan profesor Kruszyński pyta o wzorce. I jedno sobie musimy w sposób bardzo jednoznaczny powiedzieć, że mniej więcej do właśnie lata 18 roku, to w każde środowisko nie wyobrażało sobie innego wariantu ustrojowego jak ustrój monarchistyczny. Polska miała się odrodzić teoretycznie jako monarchia. Później przyszła właściwie lewica od czasów wydarzeń w Rosji, mówiła o tym, że będzie to, że powinno to być jednak republikańskie ujęcie tego, z czym będziemy mieli do czynienia, ale nie kwestionowano tego, co Rada Regencyjna i jej rządy proponowały. Natomiast po 18 roku właśnie można było powiedzieć, że w tym kontekście zewnętrznym przede wszystkim, który się pojawił, to ten wzorzec republikański, wzorzec państwa, które monarchy nie ma, był wzorcem znów, można rzec, oczywistym, na co przystawały nawet środowiska konserwatywne, te, które były czy to w Galicji, czy w Poznańskim, czy później środowiska kresowe. Więc to jest ten pierwszy punkt wyjścia, z jakim mamy tutaj do czynienia. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o różnicach, to trzeba najpierw pamiętać o tym, co było zasadniczo tożsame dla wszystkich. Czyli to, że po pierwsze akceptujemy państwo to, które się odradza. Możemy mówić o różnych wariantach granicznych, o różnych aspiracjach terytorialnych i powiedzmy, to są takie symptomatyczne różnice, ale jeżeli się wczytać w dokumenty te najwcześniejsze, no to jeżeli bierzemy do ręki i czytamy manifest rządu lubelskiego, tego rządu właśnie Republiki Polskiej, no to jest mowa o granicach, o terytoriach, gdzie mieszka lud polski. To możemy sobie wyobrażać, że część wschodnich terenów, tych dawnych, jest amputowana. Ale jeżeli już bierzemy oświadczenie Rady Regencyjnej, to wczesne, z 7 października 18 roku, to tam jest mowa o terenach w ogóle polskich. Terenach nie, gdzie lud polski mieszka, tylko gdzie jest Polska. I to możemy rozumieć bardzo szeroko i na wschodzie, i na zachodzie, łącznie powiedzmy z Gdańskiem, no bo jeżeli w Gdańsku mieszka 10% Polaków, to w Kijowie też mniej więcej tyle. I aspiracja jest tutaj podobna, możliwości różne. Znaczy bardziej Kijów niż Gdańsk w tym przypadku. No już powiedzmy, nie będzie to Wrocław, gdzie w tych Polaków było 2000 i o tym wtedy nikt nie myślał, ale to w takiej perspektywie z reguły to wszystko trzeba postrzegać. Natomiast rzeczywiście różnice, i to różnice czasami bardzo daleko idące, wiązały się z tym, w jaki sposób budowę przeprowadzać. I to w odniesieniu do granic, no bo mamy zderzenie tego, czy próbujemy federacyjny łańcuch budować, na którą to koncepcję w kontekście współczesnym trzeba zupełnie inaczej patrzeć. No tak. Jako rzeczywiście wizjonerską i taką, która zupełnie coś innego dawała, to ta optyka cudów nie ma, po prostu musiała się zmienić. I mamy do czynienia też z różnymi próbami rozwiązań o charakterze ustrojowym. Te, które wypłynęły przy okazji dyskusji dotyczącej konstytucji, choć one tam miały i taktyczny wymiar, ale też miały wymiar o charakterze strategicznym. Miały taki wymiar, który wiązał się choćby z problemem reformy rolnej, która była problemem zasadniczym, różnie też rozstrzyganym. I to jest... Tylko problem też w moim przekonaniu polega na tym, i bardzo bym tu prosił panów profesorów o własną opinię na ten temat, w jakim stopniu można łączyć właśnie te wszystkie zawirowania taktyczne
które wynikały z odmienności priorytetów, z kontekstem tego czasu. Bo z takiego dydaktycznego punktu widzenia my z reguły oddzielamy walkę od granicy od tego, co się działo na wewnątrz. A to był proces, który się toczył równolegle. I jeżeli tego nie będziemy rozumieli, jeżeli nie będziemy łączyli tych dwóch elementów, to będziemy zubożali to wszystko, co się wówczas działo i będziemy rzeczywiście zupełnie nie w pełni adekwatnie oddawali tamtą sytuację. Także może tytułem wstępu tyle. Dziękuję panie profesorze. Może pana profesora Marka Siomę poprosimy teraz. Tym bardziej, że profesor Suleja jeszcze dołączył jeden wątek, więc te sprawy zewnętrzne i wewnętrzne. Priorytety różnych środowisk. Jak to wyglądało? No i modele i wzorce. Szanowni państwo, to, co powiedział pan profesor Suleja, jak najbardziej należy się z tym zgodzić. Ja miałbym tylko pewną wątpliwość, czy socjaliści mimo wszystko mówili o tej monarchii, bo no, być może, ale ja się z tym nie spotkałem. Natomiast jeśli chodzi o łączenie dwóch polityk, tak, polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej, to rzeczywiście to jest pewien kłopot, bo my często postrzegamy, tak jest po prostu kształtowana pewna świadomość, że oto wojna toczy się trochę niezależnie od tego, co jest wewnątrz. A to jest nieprawda w tym rozumieniu, że oczywiście społeczeństwo żyje swoim życiem, bo też trudno, żeby społeczeństwo, jeśli wojna toczy się kilkaset kilometrów od miejsca, w którym aktualnie jestem, to się nie zajmuje tą wojną, ale ta wojna jest obecna chociażby w Sejmie Ustawodawczym. To świetnie widać, jak ci przedstawiciele narodu często dyskutują na temat wojny, a więc obie polityki bardzo mocno łączą się w tym w organie naczelnym państwa, jakim był Sejm Ustawodawczy, i widać tam tak naprawdę, jeśli przyjmiemy, że jest to w jakiejś mierze pełne spektrum społeczeństwa, zdając sobie oczywiście sprawę, że przecież wybory były tylko w Galicji i to w tej Galicji Zachodniej i w byłym Królestwie Polskim, to mamy pewne odbicie tego, co to społeczeństwo może myśleć, tak? A przynajmniej jak myślą elity wyłonione z tego społeczeństwa. I widać wyraźnie w wypowiedziach niektórych polityków, że wojna ma ogromny wpływ, bo owszem, wszyscy rozumieją i generalnie nie ma sporu w prowadzeniu wojny, ale jest już duży spór i poważny spór między na przykład Narodowymi Demokratami, czy Związkiem Ludowo-Narodowym, czyli NDK-ami, tak ich przyjmijmy, czy Prawicą Polską, a może jeszcze lepiej, a na przykład ugrupowaniami lewicowymi, bo polska prawica stawia sobie jakieś cele, a socjaliści mówią dość wyraźnie, chcemy zakończenia tej wojny, bo jest to tak naprawdę wojna bezsensowna, więcej, wojna, która bardzo mocno rzutuje na naszą politykę wewnętrzną, bo po pierwsze pochłania ogromne ilości pieniędzy. No, oczywiście nie pomijają tego aspektu śmierci żołnierzy, którzy przecież też na froncie wojny z Rosją, choć nie tylko, bo mamy przecież kilka tych wojen o granicę, giną. Także czy te modele, bo tutaj pan profesor Kruszyński pytał o pewne modele, tak, jak się do tych modeli należałoby, czy one w ogóle były w jakiś sposób absorbowane na grunt Polski. Można by na przykład powiedzieć o marszałku, prawda, który no, jest takim politykiem, czy był takim politykiem zupełnie nieformatowym. On się generalnie nie poddawał pewnemu formatowaniu. Jego na przykład interesowała niepodległa jako niepodległa, prawda? A potem sobie zrobimy to, co będziemy w tej niepodległej Polsce chcieli. Narodowi demokraci siłą tradycji, tak, patrzyli na państwa ententy. W jakiejś mierze, ale to chyba bardziej im to wyrzucano, że myślą takim myśleniem rosyjskim. Natomiast oni sami podkreślali, że
Ich myślenie jest bardziej takim myśleniem zachodnioeuropejskim, myśleniem a la Francja, bo do tego państwa się w dużej mierze po prostu odwoływali. Dziękuję bardzo, profesor Szumiło. Tak, właśnie tu profesor Sioma na koniec wspomniał. Dobrze, ten element narodowej demokracji padł. Tak, o tym elemencie i odwoływaniu do Francji, no to tak można przypomnijmy to rzeczywiście istotną czy podstawową kwestię, że co do wyboru modelu, to ostatecznie to się zrealizowało w konstytucji marcowej, uchwalonej w 21 roku, która rzeczywiście na tej III Republice Francuskiej się opierała i na tej konstytucji francuskiej z 1875 roku. I to był ten model, który rządów parlamentarnych de facto, no, który no, po kilku latach no, szybko znalazł się jednak w kryzysie w polskich realiach i warunkach, jak się okazało. Natomiast inny ważny aspekt już tu też poruszony, czyli kwestia łączenia polityki wewnętrznej z zagraniczną, no to w tych priorytetach też było widoczne, bo wiadomo, ja pamiętam, że jeszcze ze swojej edukacji szkolnej, jak to było stereotypowo trochę tak przedstawiane, że w zasadzie to Piłsudski zajął się wschodem i tylko go wschód interesował Piłsudczyków, a Dmowski zachodem. Tak to mniej więcej w podręcznikach wyglądało. Więc taki jest stereotyp w sensie, że na konferencji pokojowej w Paryżu o te granice zachodnie walczył. No ale trzeba pamiętać, że tutaj była jakby w tym momencie to takie porozumienie, tak, i współpraca między nimi w pewnych kwestiach. W tym okresie, szczególnie po to też między innymi zmieniono rząd w Warszawie, bo Moraczewski musiał odejść, żeby do tej polityki zagranicznej się dostosować politykę wewnętrzną właśnie. Do takiej sytuacji doszło w styczniu 19 roku. I co do Piłsudczyków, Józefa Piłsudskiego, no ta koncepcja, którą popularnie zwiemy federacyjną, oczywiście wiązała się ściśle z polityką jakby zewnętrzną kierowaną na wschód, czyli kwestią w ogóle rozbicia Rosji, osłabienia Rosji i taką, a nie inną metodę widział tutaj Piłsudski w tym. A poza tym no, punktem odniesienia chyba dla jednych i drugich była jednak Rzeczpospolita sprzed rozbiorów i o tym trzeba pamiętać, więc była tylko kwestia w jakiej formie ją odbudować, można powiedzieć, i w jakich granicach. Na zachodzie zamierzano oczywiście troszkę zyskać, bo to chodziło o Śląsk głównie. Natomiast na wschodzie, no tutaj to nie było ściśle określone, jakie są te zasięg graniczny planów, na przykład Józefa Piłsudskiego nigdy nie był ściśle określony, czy Piłsudczyków. W przypadku Ukrainy no, to była kwestia państwa, które będzie jednak nie tyle w granicach Rzeczypospolitej, czy państwem sprzymierzonym, czy jaką mówimy o roku 20 Ukraińskiej Republice Ludowej. I to musiało sięgać poza granice przedrozbiorowe. Natomiast w przypadku Romana Dmowskiego znamy tą linię Dmowskiego, która z kolei skracała nam jednak granicę wschodnią i jak to mówili jego przeciwnicy, pomniejszała Rzeczpospolitą. Nazywano wręcz endeków tymi pomniejszycielami Polski, więc tutaj oto szedł spór na wschodzie. No, tam, gdzie mieszkają Polacy, no, Polacy właśnie byli w Kijowie i Polacy byli w znacznej liczbie na Podolu czy na Żytomierzczyźnie, które ostatecznie znalazły się poza granicami. Pod Smoleńskim też, ale w inflantach polskich na przykład, czyli na Łotwie, więc w wielu miejscach. No, jeszcze, ale profesor Sioma. Tak, to jeszcze ja bym dodał jeszcze Mińsk i Mińszczyznę, bo o którą tak bardzo mocno i nawet chyba mocniej upominano się w polskim parlamencie, podczas rokowań z Sowietami w 1920 roku, pokazując wyraźnie, że nie tylko Polacy, którzy mieszkają w Mińszczyźnie i w Mińsku są za Polską, ale nawet i żywioł białoruski, jakkolwiek go postrzegać, był zdecydowany na to, żeby do Polski terytorialnie przynależeć. I tam była nawet no, nie jedna awantura z tego powodu, że Polacy ten Mińsk oddali bolszewikom. Znaczy, powiem w ten sposób, bo tu wchodzimy już niejako w końcówkę. Do Rygi będzie warto wrócić oddzielnie, bo myślę, że temu wydarzeniu trzeba nieco uwagi poświęcić. Natomiast ja od dygresji rozpocznę skierowanej do pana profesora Siomy. Jeżeli traktujemy Daszyńskiego jako osobę, która
no jest firmowym socjalistą, to wystarczy przypomnieć, że w 17 roku w programie terytorialnym to jeszcze się to wszystko owijało jak bluszcz wokół tronu Habsburgów, więc to było i monarchistyczne, i jeszcze orientacji, która właściwie wygasała. Ale to już mówię na marginesie, oni rzeczywiście od 18 roku mocniej kładli nacisk po pokoju przede wszystkim brzeskim na ten wariant już republikański. Natomiast to była kwestia w tyle głowy, w przyzwyczajeniu, że nic innego w Europie nie ma poza praktycznie monarchiami, no poza Francją oczywiście. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga wiąże się z tym, a co też z tej dyskusji zaczyna wypływać, że o ile jest koniecznym bardzo ścisłe wiązanie spraw wewnętrznych, te, które słusznie pan profesor mówił, przede wszystkim miały miejsce na terenie ustawodawczym, na terenie Sejmu, gdzie też ta wojna się pojawiała z kwestiami zewnętrznymi, to chciałbym też zwrócić uwagę, tutaj wyszły te stereotypy, o których mnie pan teraz umiło w odniesieniu do takiego klasycznego nauczania, że też bezsensownie z punktu widzenia historyka dzielono to, co się rozgrywało na zachodzie czy południu od tego, co się rozgrywało na wschodzie. To też były naczynia połączone, gdzie zdawano sobie sprawę z tych wszystkich możliwości, jakimi dysponujemy. To jest kwestia i możliwości militarnych, które tutaj narastały. Jeżeli patrzymy na punkt wyjścia w 18 roku, czyli te 5 tysięcy Polnische Wehrmachtu i punkt dojścia, czyli prawie milionowa armia, no 900 tysięczna tam z przyległościami, to widać ogrom wysiłku, który wtedy został dokonany i który w końcu na marne nie poszedł. Ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego i było tego typu powszechne przekonanie, wszystko jedno, w którym obozie politycznym, choć tu o niuansach też możemy mówić, że o ile to, co się rozstrzygnie na Zachodzie, to, co miało miejsce potem w postaci finalizacji pokoju z Niemcami w Wersalu, że to będzie z punktu widzenia tego, co do nas dojdzie, tak jak ujmował Piłsudski w swojej instrukcji, swoisty geszenk podarunek koalicji, to na Wschodzie były te otwarte drzwi. Tu też oczywiście interpretuje się tę słynną frazę, którą Piłsudski w liście do Wasilewskiego wiosną 19 roku zawarł, że on może o koncepcjach federalistycznych mówić pod warunkiem, że będzie miał ten rewolwer w kieszeni. Rewolwerem była armia i myśmy sami tutaj decydowali o tym w praktyce, jak daleko się posuniemy. Rzeczywiście poglądy Dmowskiego, poglądy obozu Dmowskiego na ten temat były dość sprecyzowane. To jest kwestia tej linii okopów niemieckich z II wojny światowej i strategicznego, ale też narodowościowego punktu widzenia, też 60% Polaków etnicznych utrzymać w obrębie państwa jako ten zasadniczy zaczyn samej Rzeczpospolitej, to było oczywiste. Natomiast druga strona była znacznie bardziej elastyczna. To była kwestia tego, jak daleko się posuniemy, czy uda się zbudować ten federacyjny zestaw. No, proszę pamiętać o tym, że cały czas tutaj problemem, zresztą od początku, od misji Romera była jednak Litwa, że z Ukrainą to się odbywało inaczej, ale też jeżeli patrzymy na tę rozgrywkę w połączeniu z Zachodu ze Wschodem, to na Zachodzie braliśmy, nie tylko braliśmy, co można było dostać, ale jeżeli to było możliwe, dokonywano faktów, pojawiały się fakty dokonane. Poznańskie jest tutaj klasycznym przykładem. Powstanie, pierwsze powstanie śląskie jest raczej demonstracją niż czymkolwiek innym, ale drugie powstanie śląskie to też już jest stworzenie faktu dokonanego, bardzo określonego, umożliwiającego inne działania związane z plebiscytem. Natomiast jeżeli patrzymy na prowadzenie polityki na wschodzie, realne prowadzenie przez Piłsudskiego jako naczelnika państwa, ale przede wszystkim jako naczelnego wodza, to bardzo wyraźnie widać, że to było działanie, które zmierzało do tego, żeby zostać z jednym przeciwnikiem, co do którego będzie no niemal pewność, że zewnętrzne wsparcie będzie tutaj realne, będzie możliwe. Bo jeżeli patrzymy na podmioty na początku tej rozgrywki, no podmioty znacznie słabsze, takie jak Litwa, która jednak cały czas kontestowała terytorialny układ. Jak patrzymy na obydwie, czy nawet na trzy Ukrainy, jeżeli to sowiecką Ukrainę do tego doliczyć, to bardzo wyraźnie widać, że problemem jest Rosja. Rosja w tym kształcie białym i czerwonym. I Piłsudski działa tak, żeby zostać naprzeciwko czerwonej Rosji, co się ostatecznie udaje, choć rok 20 w tej ocenie musi też inaczej wyglądać, bo jeszcze raz podkreślam. Inaczej patrzymy na wyprawę kijowską, na próbę utworzenia buforu w postaci Ukrainy dzisiaj, niż patrzono wtedy. Wtedy sobie zdawano sprawę, że jest to być może za daleko idące. Aczkolwiek, jeżeli znów mówimy o zgodzie powszechnej na
tego typu krok, to po sukcesie kijowskim ona była rzeczywiście odnosząca się do wszystkich obozów. Potem przyszła ta swoista refleksja związana też z myśleniem w kategoriach odsunięcia Piłsudskiego od, jako czynnika sprawczego od czerwca, powiedzmy, od czerwca 2020 roku, ale nie wcześniej. Natomiast bardzo wyraźnie widać, jeszcze raz to chcę podkreślić, że trzeba patrzeć na te wszystkie poczynania, zwłaszcza w walkach o granicę, jako na coś, co było połączone, coś, co wiązało się z możliwościami państwa, możliwościami gospodarczymi, możliwościami demograficznymi, możliwościami związanymi z tym, jak daleko iść, żeby to państwo było i silne, i bezpieczne. I myślę, że z tego zadania, choć na dwie dekady, jednak tutaj nasze elity ówczesne się wywiązały. Właśnie to w kontekście tego ostatniego zdania pana profesora, bo po pierwsze panowie dziękuję, bo naszym słuchaczom uświadamiacie, a propos odchodzenia od pewnych stereotypów edukacyjnych, jakie tutaj jest miszmasz problemów. Walka o granicę, sposób rozegrania walki o granicę, no i przecież konstytuowanie się tego państwa wewnątrz. Nikt nie zakładał, że jednak tego państwa nie będzie. Tak na zasadzie zupełnego antraktu, to przypomina mi się jakiś dokument MSZ-u, Wydziału Wschodniego z pierwszej połowy 1920 roku, a propos Mińska i Mińszczyzny, jak były duże wątpliwości, czy nam są pewne tereny potrzebne, czy nie, jak to będzie kosztowne, gdyby te tereny przyłączyć, kto miałby właściwie tam pracować, na czym miałaby polegać ewentualna polonizacja, to może za dużo powiedziane, ale absorbowanie tych terenów do państwa polskiego. Ale panowie, bo pan profesor Suleja na koniec zaczął o tym mówisz. No to jeżeli chcemy dzisiaj sobie zaproponować taki format dyskusyjny z lotu ptaka, no to tak było na początku, to w takim razie z perspektywy roku już 21 na przykład, czy 22, jak można ocenić wysiłki tych poszczególnych środowisk? Kto był bardziej rozczarowany, kto mniej? Wiemy, że dyskusja była bardzo, bardzo żywa. No to z perspektywy panów takich doświadczeń naukowo-zawodowych. To może pan profesor Sioma teraz. Znaczy, rozumiem, że pytanie dotyczy całości, tak? W kontekście granic i tego, co granic było... i sytuacji ustrojowej, prawda, która się uformowała w tym okresie 18-21. Tak, właśnie, nie odłączajmy tego od siebie. Okej, jasne, bo to traktujemy to jako całość, szczególnie, że mniej więcej to się w tym samym czasookresie zamknęło, jeśli patrzymy na moment uchwalenia konstytucji marcowej, czyli 17 marca i traktat ryski 18, no to tego samego miesiąca, no to to jest idealny strzał. Natomiast patrząc, odpowiadając na to pytanie, moim zdaniem, jeśli chodzi o granicę zachodnią i to, co właśnie te elity w Sejmie Ustawodawczym wyrażały, to w zasadzie można podnieść, że wszyscy byli z tego zadowoleni, a najbardziej był zadowolony premier Paderewski, który wręcz z trybuny sejmowej przekonywał 30 lipca 1919 roku, wtedy, kiedy była dyskusja na temat właśnie traktatu wersalskiego, jak wspaniały jest to traktat, jak dużo myśmy uzyskali na Zachodzie i jeszcze więcej... Jar zawsze ważny jest. Słucham? Mówię, że PR jest zawsze ważny. Tak, i jeszcze do tego dodawał, że w zasadzie powinniśmy być wdzięczni aliantom, a szczególnie właśnie Francji. Tam nawet wymieniał po kolei wszystkich przywódców, Lloyda George'a nawet wymienił, co jakby jest lekko szokujące. To ciekawe, tak. Nawet może nie lekko szokujące, jako wielkiego męża stanu i dziękował wszystkim personalnie i dziękował wszystkim krajom z osobna za to, że takie wspaniałe nabytki terytorialne Polska dostała, tak? No oczywiście my do tego podchodzimy z lekkim dystansem. Dyskusja też była taka, że dobrze, ale co na przykład z Gdańskiem, prawda? Więc tutaj premier opowiadał wyraźnie, przekonany, dzisiaj Gdańsk jest wolnym miastem, ale za chwilę będzie nasz Polski, bo my ten Gdańsk spolonizujemy. No wiemy, że historia się potoczyła inaczej, ale wydaje się, że jeśli chodzi właśnie o granicę zachodnią, bo też
pamiętajmy, musimy ją trochę jeszcze wyciągnąć w kierunku południowym, tam jest kwestia Czech, tak, Czechosłowacji, bo spory o Zaolzie, o Spisz, o Orawę, które ostatecznie się w tym momencie do Polski nie zostały przełączone, o plebiscyty, które też no tutaj pojawiły się, one wywoływały niezadowolenie Polaków, czyli niezadowolenie elit politycznych, które szczególnie narodowej demokracji, które mówimy, no dlaczego się tego nie udało? I dyskusja była taka, no nie udało się, nasi alianci zachodni na to się po prostu nie zgodzili. Żeby tak całościowo spojrzeć, to oczywiście została jeszcze granica wschodnia i tutaj dyskusja była dużo bardziej intensywna i dużo dłuższa oczywiście, bo ona trwała tak naprawdę równolegle i to też a propos tej równoległości wydarzeń, ona trwała równolegle z dyskusją o granicy zachodniej. I ten parlament, i to jest też ciekawe, że ci posłowie, bo wtedy jeszcze nie było ograniczeń czasowych, wystąpienia trwały ponad godzinę, możecie sobie Państwo wyobrazić, nawet tam marszałek Trąbczyński, dobrze, że to się zmieniło, upominał posłów, mówił: panie pośle, to już ponad godzinę, już wystarczy tego mówienia, a ci dalej perorowali. Ale to ja to zauważam jedną rzecz, że nawet jak w sprawozdaniu stenograficznym była dyskusja na temat granicy zachodniej i traktatu wersalskiego, to i tak każdy z posłów, który mówił, czy Głąbiński, czy posłowie socjalistyczni, to i tak prędzej czy później dochodził do granicy wschodniej w roku 19. I oni zaczynali mówić, jak oni sobie to wyobrażają na temat wojny, ale też i o granicy. Więc ta granica naprawdę absorbowała wewnętrznie polskie społeczeństwo, przynajmniej jego elity. Zastanawiano się generalnie nad tym, jak powinna ta granica wyglądać. I szczerze powiedziawszy, z tej granicy nikt nie był zadowolony. Jak Stanisław Grabski, który jest absolutnym autorem konceptu owej granicy i na północy, i na środkowym jej biegu, bo południowy raczej był dość oczywisty, czyli ta słynna rzeka Zbrucz. Jak wrócił do Polski, to nawet jego koledzy ze Związku Ludowo-Narodowego mieli do niego pretensje, co w zasadzie zrobiłeś, tak? Bo w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. To taki sztuczny podział, podzieliliśmy sztucznie i Ukrainę, i Białoruś, i tak naprawdę, co my mamy teraz z tym zrobić? No ale on też bronił swojej koncepcji, też udowadniał, no słuchajcie, zrobiłem tyle, ile mogłem, tak? To też a propos dzisiejszej wojny, taka dygresja, Rosjanie nawet jak przegrywają, to i tak stawiają warunki. I tak było wtedy. Bardzo ciekawa uwaga. Pan profesor Suleja. Jeśli można ad vocem. Ad vocem i na moje pytanie. No to też. Rzecz jest taka, że jeżeli zestawimy te dwie debaty, tą pierwszą, o której mówił pan profesor Sioma, czyli tą dotyczącą traktatu wersalskiego w jego polskiej wersji, z tym debatą, bo też się taka toczyła po przyjęciu traktatu ryskiego, to bardzo wyraźnie widać, że to rozczarowanie w drugim przypadku jest większe. Ale ja się jeszcze odrobinę cofnę, bo jeżeli patrzymy na terytorialny program na Zachodzie, bardzo jasny w przypadku Dmowskiego, to jeżeli zestawimy to z tym programem, który w gruncie rzeczy w ordynacji wyborczej rządu Moraczewskiego poprzez Piłsudskiego składał, to tu różnic specjalnych nie widać. Bo jeżeli patrzymy na to, gdzie głosowanie teoretycznie się miało odbyć, to ono obejmowało rzeczywiście te wszystkie tereny na Zachodzie, do których aspirowaliśmy, nie tylko w odniesieniu do Górnego Śląska, ale również w odniesieniu do Pomorza. I to jest rzeczywiście terytorium takie, które oddaje realia pierwszej Rzeczpospolitej, bo to był punkt wyjścia i dla elit, i dla zwykłego obywatela. Jeżeli ktoś miał mapę w domu Rzeczpospolitej, to 1772 roku. Tak na to, to panie profesorze, to ja przerwę, bo to padło też i u profesora Siomy. Kto to jest wtedy ten zwykły obywatel? Kto tak naprawdę żył tymi sporami? To znaczy, powiem w ten sposób. Żyli wszyscy ci, którzy... Czytali prasę? Nie tylko.
którzy nawet mogli otrzymać przekaz od sąsiada prasowy, nawet ci niepiśmienni. To nie jest tak, że... Kto tam żył właściwie? No, ja bym powiedział, że to było dość znaczne. To jest inny odbiorca niż odbiorca dzisiejszy, który w internecie czy w telefonie przebywa. Oni, z tym, że powiem jedno, może to zabrzmi popularnie, oni to czytali w większości ze zrozumieniem. Więc to jest jeszcze ten element, na który uwagę warto zwracać. Więc jeżeli patrzymy na ten punkt wyjścia, to przyjęcie rozwiązań wersalskich nie mogło być satysfakcjonujące w zdecydowanej większości. I demonstracyjnie tam część posłów głosowała przeciwko, ale na zasadzie takiej, żeby to przyjąć jednak, żeby tu nie było nieporozumienia. Bo sam Paderewski, który no jest wielkim, szlachetnym człowiekiem, wspaniałym Polakiem, on w polityce był jednak bardzo naiwny. I to co do tego, to wątpliwości tutaj mieć nie możemy. No mógł Lloyd George'a powiedzmy pochwalić bez sensu, no to dzisiaj wiemy, że to było kompletnie bez sensu. On nie mógł tego wiedzieć. Ale powiedzmy w innych obozach wszystko jedno, czy to będzie obóz narodowy, jego elita ta ścisła i jeżeli to będzie obóz lewicy niepodległościowej, to zdawano sobie sprawę, że tutaj te działania Anglii nie są działaniami do końca przyjaznymi, to na pewno. I dlatego to rozczarowanie, które dotyczyło rozwiązań, przede wszystkim Gdańska, choć powiem na marginesie, że z tych dokumentów, które są w archiwum Piłsudskiego, Nowojorskim wynika bardzo wyraźnie, że ten pomysł dotyczący neutralizacji Gdańska podrzucił taki polityk, który się nazwał Benesz. Ale to już jest rzecz zupełnie na marginesie. To z czegoś innego też to wszystko wynikało. Niemniej jednak, tak jak zdawano sobie sprawę, to jest kwestia możliwości. Wojny z Niemcami nie można było prowadzić i ten układ, który się pojawił, musiał być układem do przyjęcia. Choć jeszcze raz podkreślam, jeżeli bierzemy pod uwagę i plebiscyt, i rozwiązanie odnoszące się do samego Gdańska, to było znacznie mniej niż nawet nam obiecano w początkowej fazie tych paryskich rozmów. I z czego sobie też trzeba zdawać sprawę. I wszystko jedno, bo kontrakcja niemiecka bez wsparcia anglosasów to nie tylko kwestii, nie tylko Anglii, ale też Stanów Zjednoczonych by się zwyczajnie nie powiodła, gdyby to stanowisko było jednolite. Ale też nie miejmy złudzeń co do polityki francuskiej. Dlatego, że oczywiście w realiach z Niemcami myśmy tutaj byli cennym sojusznikiem. Nie ulega wątpliwości, że Francja wtedy brała stronę Polski przy tych rozwiązaniach i terytorialnych i dotyczących zaopatrzenia w sprzęt wojenny i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli już patrzymy na sprawę czeską, to bardzo wyraźnie, czy powiedzmy relacji polsko-czeskich, to bardzo wyraźnie widać, że na czele tych oddziałów, czy w obrębie oddziałów czeskich, które wkraczały na teren Polski, byli oficerowie misyjni francuscy i angielscy zresztą też. To nie było tak, że jak się zderzał interes Francji, powiedzmy taki, który ona inaczej postrzegała niż Polski, ona bardziej wspierała tutaj tę Republikę Czechosłowacką niż Polską, to nasz interes schodził na plan dalszy. Więc złudzeń co do tego mieć nie można. Zresztą w przypadku francuskim tak było, jeśli chodzi o wsparcie dla Białej Rosji. Oni też żyli tym mitem, że to się odrodzi, że kapitał wróci, no bo to też było tutaj podstawowe. I stąd te działania, które były działaniami na wschodzie, musiały być prowadzone niejako wbrew czy przy udawaniu, że pewnych rzeczy my nie robimy, choć w rzeczywistości je robiliśmy. No to jest kwestia użycia armii Hallera na froncie ukraińskim, nie można było tego podjąć niepotrzebnie. No, wtedy były inne możliwości też dokumentowania tego wszystkiego, ale niepotrzebnie tam się zaczęto chwalić, kto bierze udział i jakie sukcesy odnosi. Natomiast jeżeli patrzymy na rozwiązania odnoszące się do traktatu ryskiego, to oczywiście Grabski był krytykowany w swoim środowisku, choć umiarkowanie. Natomiast to rzeczywiście porażka w koncepcji Piłsudskiego i co do tego wątpliwości nie ma. Przy czym znów trzeba na to patrzeć, że w gruncie rzeczy, poza tymi sferami, które były sferami, nazwijmy to wojskowymi, w obrębie tej formacji, to nikt już kontynuowania wojny nie chciał. Piłsudski podjął tę próbę poprzez tak zwany pochód zimowy, poprzez te działania
jesienne podejmowane w kierunku i białoruskim, i w czarnomorskim, i ukraińskim, no ale to no, były możliwości takie, jakie były i skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nawet socjaliści, wszystko jedno, czy tutaj ma rację profesor Nowak, mówiąc o tych działaniach podejmowanych za pośrednictwem posła Kunickiego z inicjatywy Jakoby Daszyńskiego, trudno powiedzieć, czy to było, czy, jaka to była inicjatywa, czy coś o tym Piłsudski wiedział, ale nie ulega wątpliwości, że to było wbrew tej linii, którą on wtedy podejmował. Natomiast rzeczywiście to, co zostało ostatecznie wykreślone na wschodzie, to w niektórych przypadkach sensu nie miało, bo jeżeli przyjąć no, in extenso tłumaczenie Grabskiego, że on zostawia Mińsk po drugiej stronie po to, żeby tam się wytworzyła irredenda białoruska, to można powiedzieć w ten sposób. No to jest nonsens, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło potem. Gdyby Mińsk był po naszej stronie, nie byłoby Kuropat. I to jest argument, który nawet na historycy białoruscy, cokolwiek powiemy o ich urękowaniach, są w stanie przyjąć i zrozumieć, że to jest zupełnie coś innego. Stąd rozczarowanie Rygą musiało być większe. Jeżeli z tym, że to też była konieczność, bo jeżeli patrzymy na te sekwencje zdarzeń z marca 21 roku, kiedy 17 jest uchwalona konstytucja, kiedy 18 jest podpisany traktat w Rydze, no pomijam, że 19 są imieniny marszałka, to 20 jest plebiscyt na Górnym Śląsku, który też jest argumentem, to się dzieje poprzednio z argumentem, że ten plebiscyt inaczej wypadł. Więc na te wszystkie związki też trzeba w taki sposób patrzeć i krytyka tych rozwiązań, krytyka tego, co delegacja robi, zresztą tam były próby odwoływania Dąbskiego i wycofania Grabskiego, to jest coś, co w zestawieniu właśnie z tą debatą wersalską wygląda znacznie dramatycznie i znacznie mocniej, powiedzmy w ten sposób. Pan profesor Sulaja mówił o twardych takich prawach geopolityki, to ja dopowiem, znaczy dopytam, bo skorzystam z pana profesora Szumiły. Jakbyś mógł przybliżyć no coś, co też z tej perspektywy dnia niestety dzisiejszego jest ważne, a propos oceny, rozczarowań albo pozytywów, no była sprawa polsko-ukraińska, prawda? Tak, no to jeszcze chciałem się odnieść do tego, co zostało powiedziane. Ale gdybyś ten wątek jeszcze dodał, bo on będzie ciekawy oczywiście. Z perspektywy dnia dzisiejszego. Więc no tu mamy różne problemy, bo i tą zachodnią też może chwilkę można temu poświęcić, ale głównie chciałem się na granicy wschodniej oczywiście skupić. A propos zachoda, może południa jeszcze warto dodać, no to sprawa Zaolzia, o której nie wspomnieliśmy, Śląska Cieszyńskiego, gdzie jest porażka. A jeżeli teraz słyszymy, że Benesz wymyślił wolne miasto Gdańsk, no to wygląda to, że Benesz był zwycięzcą w tym sensie na pewno. I tutaj właśnie to ciekawe, jak ta Czechosłowacja tu miała silną pozycję, no ale Francuzi mieli też tam swoje interesy. Tu była sprzeczność, no bo oczywiście Francja dążyła do osłabienia Węgier, Polska raczej starała się z Węgrami mieć poprawne stosunki, a z Czechosłowacją było gorzej, więc tutaj te spory no, tak wyglądały. Tak, a z strony słowackiej mogę tylko dodać, bo też z nimi, znaczy z historykami słowackimi często się ostatnich latach spotykałem i taka ich opinia jest taka, że oni oczywiście też byli pokrzywdzeni przez Benesza, jak najbardziej, który zadbał o interesy czeskie, czyli o to, żeby Zaolzie było w Czechosłowacji, ale oczywiście te kawałki Spisza i Orawy, przecież to było Królestwo Węgier, oddał Polsce, czyli jakby Słowaków po... Słowacy byli pokrzywdzeni, a Czesi usatysfakcjonowani. Tak to wygląda z perspektywy Bratysławy, więc każdy ma swoje tutaj punkty widzenia na te wydarzenia. I to niestety tam też był ten konflikt. I oczywiście Słowacy mówią, że Zaolzie to jest wasze polskie, to wam się należy. Ale Spisz oddajcie. Tak, ale Spisz oddajcie nam, bo to jest słowackie, więc taki jest ich punkt widzenia. Oni by tak się zamienili. Ale już wracając na poważnie do tej sprawy... Wolałbym karty. Jeśli wracając do, no tutaj kwestie strategiczne i gospodarcze, tutaj z kolei turystyka bardziej. Wracając do kwestii wschodniej i mińszczyzny, no to no właśnie, no Grabski mógł jednak to wziąć, gdyby chciał, tak? Była ta szansa. I teraz jak to uzasadnić w sytuacji, kiedy na Mińszczyźnie było więcej Polaków niż w tej części Wołynia, która znalazła się w Polsce, więc to tak etnograficznie wcale nie dało się za bardzo uzasadnić. Inna sprawa to, co pan profesor powiedział, że nie byłoby tych Kuropat. Czy
problem białoruski byłby tak znaczący, na pewno wiemy, że mniej niż ukraińskie dążenia separatystyczne na pewno były mniejszym problemem. A jeszcze kwestia jest strategiczna, że jednak tutaj chodziło o to, że ta granica oparta powiedzmy o linię Berezyny byłaby w przyszłości łatwiejsza do obrony, aniż taka po prostu teren przecięty jakby między Mińskiem a powiedzmy Wilnem przebiegający, więc to też takie względy strategiczne tu przemawiały, żeby pójść dalej na wschód kawałek jednak jeszcze i to było chyba możliwe. No i generalnie rzeczywiście Piłsudski... No, już był zajęty, oczywiście. Byliśmy też, znaczy Ukraińcy byli w Kamieńcu Podolskim, Armia Petlury, Polacy w, powiedzmy, że też na przedpolach już gdzieś Żytomierza, ale tu się cofnęliśmy i co do sprawy polsko-ukraińskiej, no to właśnie, no rzeczywiście teraz niedawno znowu mamy rocznicę zajęcia Kijowa, wyprawy kijowskiej, ale tu już nie będę się tak daleko cofał, tylko trzeba powiedzieć, że jednak złamaliśmy tą umowę podpisaną w kwietniu 20 roku, tak zwaną umowę warszawską z Ukraińską Republiką Ludową. Była tam mowa wyraźnie o tym, żeby nie zawierać odrębnych układów międzynarodowych. W tym wypadku jeszcze na dodatek uznanie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki było jakby automatycznie cofnięciem poparcia uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej, bo to były te dwa konkurencyjne twory, przy czym ten drugi no to był taką czyli sowiecką marionetką. Zdrada to jest dobre słowo? No tak, tak koniunkturalizm polityczny? No to jest właśnie kontrowersyjne, ale chyba trzeba tak to powiedzieć, chociaż nawet historycy ukraińscy... Właśnie jak Ukraińcy na to patrzą? Z którymi ci, którzy jakby bliżej się tym tematem zajmują, to oni rozumieją sytuację. Mówią, że no Piłsudski tak naprawdę tutaj nie za bardzo miał już pole manewru i że to nie on zdradził, no bo kto inny w Rydze się dogadywał, więc to jest kwestia, kto podpisywał, a kto zdradzał, to nie ci sami ludzie, więc nie ma jakby zdrady takiej bezpośredniej. Jak patrzymy na Polskę, no to... Ale globalnie, jak Polska jest traktowana jako całe państwo polskie i w tym sensie państwo polskie podpisało, państwo polskie potem złamało, chociaż też umowa nie była ratyfikowana, więc tu jest kilka takich aspektów dodatkowych. Natomiast no, tradycja czy pamięć o tym sojuszu pozostaje, o tej umowie między Piłsudskim a Petlurą, ciągle przypominana, Ja rozumiem, że to jest dobra pamięć, dobrej tradycji. To czy w tej chwili na Ukrainie coraz bardziej, bo w ostatnich latach to ten postać Petlury w ogóle stała przypomniana i ten temat w takim pozytywnym sensie. I tego co pamiętam, w roku 2020 była autentycznie chęć i pomysł zorganizowania takiej powiedzmy, nie wiem jeszcze czy to nazwać rekonstrukcją defilady w Kijowie, tylko że wtedy pandemia przeszkodziła w takiej sytuacji. No a w tym roku to jest wojna z kolei, więc też, ale ja liczę na to, że to się jeszcze odbędzie w przyszłości, bo 9 maja to jest ta data, która bardzo Ukraińcom się podoba jako data zrobienia jakiejś kontrparady przeciwko sowieckiej, znaczy rosyjskiej dzisiaj paradzie zwycięstwa, bo to tak się zbiega czasowo. Więc ze strony ukraińskiej tak to wyglądało oczywiście, ale trzeba pamiętać, że oczywiście Polacy później jednak starali się pomagać tym petlurowcom, którzy znaleźli się na terytorium Polski i samemu Petlurze na tyle, na ile mogli, no bo znowu NDC oczywiście cofnęli tą jakby jakąkolwiek formy wsparcia, a Piłsudski i jego ludzie pomagali. Traktat ryski narzucał określone ograniczenia, prawda? I tak, no to było bolesne, było tak. te ograniczenia narzucające jakby kwestię wydalenia tych polityków ukraińskich. Panowie, bo my tak sobie operujemy w kontekście polskim, to ja na moment chciałbym tak odejść od polonocentrycznego spojrzenia na te zagadnienia, bo mnie jakoś osobiście zawsze interesuje, czy to, co u nas się dzieje, akurat ten moment jest taki dobry do analizy tego, czy w tym momencie historycznym, lata 1918-21, ta historia Polski jest trochę historią powszechną, czy ciągle to są dla wielu państw zagadnienia peryferyjne i mniejszościowe. Czy my jesteśmy jakąś rzeczywiście przestrzenią zainteresowania większego mocarstw na Zachodzie? I mówię, czy to jest taki moment powszechności naszej historii? I dodam do tego jeszcze jedno zdanie, czy te rzeczy, które dzieją się w Polsce, przecież upada monarchia austro-węgierska, różne kraje, padało Czechosłowacja, Węgry, konstytuują się. Czy to jakieś te procesy, które są u nas, dają się jakoś zestawić z innymi państwami tego obszaru? To pan profesor Sylek kręci głową, to od razu wyciągam do dyskusji. No, tak.
Powiem w ten sposób, że z naszego punktu widzenia ja bym się tego polocentryzmu nie wstydził, nie odżegnywał. A to nie kwestia wstydzenia się, tylko żeby to... Realnego odbioru, więc nie. Nasza wojna była jednak w moim przekonaniu wojną peryferyjną. Może nie stawiałbym tak... Czyli dla mocarstw entante. W ogóle dla Zachodu. Dla Zachodu. Nie stawiałbym tego może w taki bardzo skrajny sposób, jak czyni to profesor Chwalba, który w ogóle uważa, że zainteresowania praktycznie nie było i myśmy przegrali to przede wszystkim w tej sferze propagandowej, jakby pan powiedział, PR-owskiej. Natomiast nie rozumiano tego, co się dzieje. To nie ulega wątpliwości, że to było coś, co właściwie przeszkadzało w zakończeniu już całego tego wielkiego wojennego wysiłku, który Zachód nie chciał walczyć po prostu po 18 roku. Później jeszcze bardziej nie chciał walczyć, bo za Gdański nie chciał umierać, ale to już w troszeczkę późniejszym okresie. I z tego punktu widzenia my nie możemy mówić, że o ile nawet... Czyli Rosja była po prostu ważniejsza dla Zachodu, bo pan profesor mówił o pieniądzach. Rosja jest zawsze ważniejsza dla Zachodu. Tak, to Francja wciągała Rosję bolszewicką w ten krwiobieg europejski, żeby odzyskiwać pieniądze. Bardziej Anglia tutaj z tego, co... No, ale Francuzi chcieli w Genui w 20 roku pieniądze odzyskiwać. To też, oni cały czas chcieli pieniądze odzyskiwać, natomiast Anglicy uważali, że tu się da to wszystko powiązać, no chociaż powinni znać to, co powiedział Lenin, że sprzedaje im się ten sznur, na którym się powiesi. Tak. I to też jest dalej obowiązująca teza. Ale czyli peryferyjność, bo do tego wróćmy. Bez wątpienia traktowano to jak konflikt peryferyjny. Jako konflikt, który no nie wiadomo po co ta Polska go wywołuje, czy go prowadzi. No powinna się ucieszyć, że ma granicę na Bugu i być w poszerzonym księstwie warszawskim i nie żenować, powiedzmy, tych mocarstw. Czyli tak jak profesora Nowaka w tej zdradzie Zachodu, prawda? Tak, to w ten sposób. Perspektywy. Bo uważano, że porządek zostanie przywrócony, kiedy podyktują swoje warunki. Myśmy to złamali poprzez ofensywę z Nadwieprza. Bo tak by się prawdopodobnie skończyło. To znaczy mogło się skończyć jeszcze gorzej. Czyli taką quasi-republiką sowiecką tutaj. Ale no wyszło to w ten sposób. I to jest rzeczywiście wbrew również Zachodowi dokonanie czegoś, co no, przełamało ten historyczne fatum, jakie wtedy miało miejsce. I tak się na to zwyczajnie patrzy. Polska nie była tutaj traktowana jako równoprawny partner w grze europejskiej, bo nie myśmy ją mieli prowadzić. Miały prowadzić rzeczywiście te wielkie mocarstwa no, z wyeliminowaniem w tym momencie Niemiec w perspektywie ich powrotu no i z zmianą tutaj tego anturażu Rosji, chociaż z punktu widzenia angielskiego okazało, że to nie jest istotne, jaka tam jest barwa, bo ważne jest to, żeby można było interesy prowadzić. I z tego punktu widzenia możemy mówić właśnie o czymś takim, co inaczej jest postrzegane przez nas, inaczej jest postrzegane przez tamte środowiska. I rzeczywiście możemy mówić, tak jak Dobrodon to sformułował, że to była niezwykle istotna bitwa, ale to w świadomości tamtego czasu nie było to tak postrzegane. Było to postrzegane jako no coś w sumie zdumiewającego, bo myśmy mieli zwyczajnie przegrać. I to, jeżeli się wszystko jedno, nawet jeśli na amerykańską prasę patrzy, Ameryka się wycofała. To też było przekonanie, że to się skończy, że no, porządek zapanuje w Warszawie, by tutaj do słów jednego staru się odwołać. I stąd jest ta odmienność. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie możemy też mówić o takiej paralelności procesów państwowotwórczych związanych z kształtowaniem naszego terytorium, naszego miejsca w Europie i tych innych państw. Bo powiedzmy państwa sukcesyjne monarchii habsburskiej, czyli Węgry, no, które bardzo dramatycznie przeżyły Węgrzy okres. Węgrzy do dzisiaj to przeżywają. No, mają problem no, w końcu. Najbardziej węgierska część, czyli Siedmiogród jest w Rumunii do dzisiejszego czasu. Czy Węgry, czy powiedzmy sama Austria, czy właśnie Czechosłowacja, one stabilniej, że tak powiem, w to wszystko wchodziły. W świadomości krajów nadbałtyckich, czy ludności krajów nadbałtyckich też nie było tego, że nasza porażka oznacza ich niebyt. To przede wszystkim w Litwie wychodziło, która no, tak jak ja przy jakiejś okazji mówiłem, był jeden dzień, kiedy Litwa mogła rzeczywiście podjąć to federacyjne wyzwanie. Wtedy, kiedy część polityków litewskich na zachętę RMR-a zdawać by się mogło, że się godzi. Potem z innych względów zupełnie to odrzucono. Natomiast jeżeli patrzymy tak globalnie na to, co wydarzyło się, to możemy powiedzieć, że no, największego pecha na tym obszarze miała właśnie Ukraina, która no,
inna sprawa, że ona próbowała dwa organizmy państwowe organizować na początku i to był jej zapewne błąd. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przy potencjale ludnościowym podobnym do naszego, ona jednak nie była w stanie tej państwowości utwierdzić. I to też nie jest tak, że powiedzmy były takie czy inne błędy, bo to, co Polska oferowała, realizując swój interes, bo patrzymy na konwencję wojskową, patrzymy na konwencję polityczną, spójrzmy na konwencję gospodarczą. To jest tak, jak Francja z nami zawierała układ z pozycji siły, żeby czerpać tutaj określone korzyści właśnie na tym obszarze. No, siłą rzeczy, no, to są te brutalne prawa polityki, które myśmy wtedy realizowali. To był to za krótki okres, żeby ten eksperyment z formowaniem Republiki Ukraińskiej, również w tym potem militarnym kształcie, żeby ona mogła sama iść w stronę Odessy. Też takie plany były tutaj. No, za krótko to trwało i Ukraińcy, historycy ukraińscy, tak jak profesor Szumiło mówił, też dzisiaj mówią bardzo wyraźnie, że nie było za płytkie elity i za mały brak świadomości tego ogółu, o który pan pytał w odniesieniu do Polski, żeby rzeczywiście było tak jak dzisiaj, to przekonanie, że należy tej niepodległości bronić. Natomiast nie dygresyjnie, ale w odniesieniu do tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia, bardzo dobrze, że pan profesor Szumiło przypomniał, że były te pomysły, czy są, docenienia i zrozumienia tych wzajemnych relacji tamtego czasu i docenienia postaci Petlury. I myślę, że jeżeli przełamie się ten sposób myślenia na Ukrainie, że nie będzie myślenie Banderą, tylko będzie myślenie Petlurą, to będzie to zupełnie inaczej również w naszych relacjach, na co jest olbrzymia szansa, biorąc pod uwagę ten dramatyczny współczesny kontekst. Panowie, to w kontekście tego, co pan profesor Suleja powiedział, peryferyjność, nieperyferyjność. Ja tylko dopowiem, że niedawno recenzowałem doktorat o relacjach gospodarczych polsko-francuskich lat 18-21. Pan profesor ma totalną rację. To, jak nas wyciskali Francuzi, myśląc wyłącznie o sobie, to przerażało mnie, kiedy czytałem ten tekst. No to znaczy tylko na marginesie. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to od strony literackiej pokazywano, to niech weźmie Czarne skrzydła Kadena Bandrowskiego. Tamten wątek jest eksploatacji jest znakomicie. Pan profesor Sioma. Peryferyjność czy powszechność? Oczywiście, że peryferyjność. Znaczy, wielką przysługę na pewno zrobił nam Lord Abernon, pisząc swoją książkę o 18. decydującej bitwie świata. Czyli to tylko przysługa jest, tak, a nie fakt. No, to jest kwestia dyskusyjna, jak każdy ranking, prawda? Jeśli potraktujemy jego działanie jako działanie rankingowe, no to rzeczywiście wypada się cieszyć w kontekście dziejów powszechnych, że jest to aż 18. bitwa decydująca o losach świata. On po prostu na to spojrzał trochę inaczej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w tamtym czasie był to, i tu pełna zgoda z panem profesorem Suleją, był to konflikt peryferyjny, toczący się zresztą, na to też spójrzmy, tak, między państwem, które mówiło bardzo dużo o tym, że kieruje się zasadą wilsonowską, czy zasadami wilsonowskimi, czyli tego samostanowienia narodów, że my Polacy mamy prawo do samostanowienia narodów, a tu jeszcze prowadzi jakąś wojnę, którą no, w zasadzie możemy uznać za wojnę imperialną, jeśli patrzymy z punktu widzenia terytoriów, które Polska zajmuje, ludności ukraińskiej, czy białoruskiej, litewskiej, prawda, bo przecież w końcu i to już oczywiście późniejsza sytuacja z tak zwaną Litwą Środkową, a więc ten konflikt był kompletnie niezrozumiały na zachodzie Europy i tak jak nie wiadomo, po co ci Polacy tę wojnę toczą, bo nikt się specjalnie nie zastanawiał, jaka jest racja, no, znajomość faktów historycznych. My często podkreślamy, że no, ktoś nie zna naszej historii, ale my tak naprawdę też nie znamy historii innych narodów w szczegółach. Polska przestała istnieć w 1795 roku. W świadomości państw Entanty, szczególnie Francji, była wewnętrzną sprawą Rosji do 18 roku w sposób absolutny. Nikt tego nie chciał de facto inaczej postrzegać jak wewnętrznego problemu Rosji, czy no może do 17, do rewolucji, prawda, tak zwanej rewolucji październikowej, bo de facto był to zamach stanu.
o czym pisał Richard Pipes. I tak, no oczywiście ja też się zgadzam, że nasz polonocentryzm wcale tutaj nie jest taki zły, bo my musimy też pokazywać, oczywiście to, co mówił tutaj Mirek, tak, że też patrzeć bardzo uczciwie i bardzo racjonalnie na nasze niektóre działania, ale jak już mówimy o takich naszych ciekawych działaniach, to a propos właśnie tej uznania delegacji sowieckiej, której zresztą nie było tak naprawdę na tych rokowaniach w Rydze, to jedyną osobą, która mówiła i pisała w języku ukraińskim, był Leon Wasilewski, członek polskiej delegacji pokojowej. To on tak naprawdę pisał tekst w języku ukraińskim. Natomiast Dąbski się zgodził na prośbę, czy w zasadzie to działanie Joffego, żeby tutaj dołączyć jeszcze tą delegację ukraińską, co rzeczywiście było na pewno błędem, tak? Bo tam nawet miano do niego pretensje, dlaczego się w ogóle na to zgodził, po co było takie działanie. Ale ta peryferyjność teraz, jeśli popatrzymy z zachodu, niewątpliwie peryferyjny konflikt, ale jeśli popatrzymy tutaj na naszą Europę środkowo-wschodnią w tych relacjach, Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, szczególnie dzisiaj, no to on już taki peryferyjny nie jest. No i oczywiście kraje bałtyckie, a więc które nie postrzegały swojej niepodległości w kontekście naszej niepodległości, chociaż no znowu ta koncepcja federacyjna Piłsudskiego, prawda, która nie została zrealizowana, ona obejmowała przecież kraje od Finlandii po Rumunię, przynajmniej taka była teza, żeby po prostu zbudować taki mur oddzielający nas, Polaków, od Rosji bolszewickiej, czy Rosji w ogóle, bo to nie tylko bolszewickiej. Mm-hmm. Profesor Szumiło, ta peryferyjność czy nie, bo a propos szerokości naszego spojrzenia, to rzućmy tylko jedno hasło, polityka prometejska, prawda? My zawsze globalnie do pewnych rzeczy. No, można powiedzieć, że jednak Polska, znaczy tak, to było peryferyjne z punktu widzenia Zachodu i nie tylko Zachodu, bo jakby no małe było zainteresowanie, znaczy zróżnicowane na pewno w różnych krajach, no bo powiedzmy Francja mimo wszystko musiała być zainteresowana kwestią rosyjską przede wszystkim i Francuzi odnotowali wejście Polaków do Kijowa, bo to było ważne, no bo było związane z sprawą odbudowy Rosji w tym wypadku bardziej niż Ukrainy, bo Ukraina, jeżeli o Polsce mało wiedziano, to Ukrainie tym bardziej mało wiedziano. Że w ogóle czyli wszystko trochę w kontekście Rosja i biali i czerwoni w Rosji, no prawda? Tak, no bo taka była mapa przed rokiem 1914 Europy i w ten sposób pewnie rozumowano. Ale wracając jakby do tej kwestii chociażby no, prometeizmu, to jednak no, mimo wszystko w tej części Europy no, Polska jakoś była największa, strategicznym partnerem. Więc musiała jakoś rolę odegrać i też, znaczy byliśmy jakoś tam predestynowani do odegrania tej roli i w efekcie no, wielu historyków, może to znowu polonocentrycznie brzmi, ale uważa, że jednak to nie był ład wersalski, tylko ład wersalsko-ryski. Bo jednak to traktat ryski z kolei zadecydował o kształcie tej wschodniej części Europy i o tym też trzeba pamiętać. No jeszcze bym powiedział krótko o tej kwestii PR-owej rzeczywiście i znowu ukraińskiej, bo do tego ciągle wracamy, że no właśnie wtedy sprawa ukraińska przegrała, bo ten naród był w trakcie formowania się i ten proces był tak długi, że dopiero teraz się kończy na naszych oczach. Bo dopiero od roku 2014 mamy ostatni etap formowania się narodu ukraińskiego, kiedy ta część rosyjskojęzyczna, Charków, powiedzmy Zaporoże i tym podobne miasta, on się unarodowił, czy Odessa nawet, która była taka bardziej rosyjska niż ukraińska. Kosmopolityczna, ale taka dla Rosjan to było miasto rosyjskie, to jest ich świadomości, więc dopiero w ostatnim etapie jakby naród się zjednoczył, skonsolidował ukraiński jako naród i państwo jako państwo. I teraz oczywiście Ukraina ma bardzo dobrze PR-owo to, myślę, rozgrywa, a właśnie, no, właśnie nam w roku 20 zabrakło tego dobrego PR-u, ale też wtedy inaczej postrzegano bolszewików czy też Rosjan. Dzisiaj no tak, oni mają taki czarny PR, a wówczas nawet bolszewików wówczas nie postrzegano jako zbrodniarzy, bo to było inne zupełnie. Na Zachodzie były protesty przeciwko Polsce, a probolszewickie można powiedzieć, wystąpienia czy strajki robotników. Jeśli powiedzenie takie dotyczące właśnie tego, o czym pan mówił. No, jeżeli przypomnimy sobie, że odmawiano wyładowywania statków w Gdańsku, ale nie tylko. I zestawimy to z tym, co się wydarzyło w Rotterdamie teraz.
i w Szwecji, gdzie odmawiano rozładunku rosyjskich statków. To widać tę drogę, po jakiej to wszystko się potoczyło. Ale to mówię, to na zasadzie ad vocem. Jerek? Tak, słucham tego i mam nadzieję właśnie, że ten dzisiejszy konflikt nie ma charakteru peryferyjnego dla Europy Zachodniej, prawda? I rzeczywiście to o tym pan profesor Suleja powiedział, że przejście jest duże. To panowie, czy przemieszczenie akcentów jest duże, to tak, żeby dobiegać do brzegu, to wy jako osoby, która już długo zajmuje się określonymi zagadnieniami, gdybyście tak chcieli z własnej perspektywy badawczej, ale też może jakiejś emocjonalnej, sercowego nastawienia do różnych zagadnień, patrząc na te lata 18-21, które w naszej historiografii często są też tak geograficznie bardzo traktowane, czemu dziwić się, no też nie można do końca. Co było takim rzeczywistym sukcesem, a taką porażką z drugiej strony. Tak, od punktowo. Od tej strony, bo rzeczywiście zbliżamy się do finału, powiedzieć. Rzeczywistym sukcesem było to, że Polska jest. Że powstaliśmy. Po drugie, obroniliśmy niepodległość. Po trzecie, w trakcie wojny byliśmy w stanie silną konstrukcję wewnętrzną zbudować. To są trzy elementy, które są bezdyskusyjne niejako. Pomijam odbiór zewnętrzny, który tu sukcesem akurat nie był, i pomijam te poszczególne terytorialne rozstrzygnięcia, które też nie były w tych szczegółach, nie globalnie, korzystne. I to w wielkim, tym syntetycznym skrócie ja bym to tak potraktował. Profesor Szumio. No tutaj myślę, zgodzę się z tym, no podstawowy sukces, że w ogóle się udało obronić tą niepodległość, bo odzyskać jedna, dwa obronić i to może drugie było ważniejsze i stworzyć tą armię, która tak powstała no niewielkiego zalążka, więc to był fenomen. Plus jeszcze z trzech części zmontować państwo, armię też z trzech części, w sensie, to jest ważne, że to montowano. A nawet więcej, bo to byli ludzie z różnych służący wcześniej w bardzo różnych armiach, a znaleźli się w jednej i to wszystko połączyć i skonsolidować i skoordynować. No porażek pewnie było więcej takich drobnych, więcej typu Zaolzie, że typu z Gdańskiem się nie udało. Czyli sukcesy są meta, a porażki są takie drobne? Znaczy, no jest jedna, myślę, że jest jedna z taka duża porażka, to znaczy kwestia tego, że Piłsudskiemu się nie udało kontrakcji federacyjnej. To dzisiaj widać. Tak. No ale to jakby miało swoje dalekosiężne skutki też. I pan profesor Sioma. To ja może się do tego ostatniego odniosę, co powiedział profesor Szumiło, że Piłsudskiemu nie udało się zrealizować koncepcji federacyjnej. O tym samym pomyślałem, ale jak mówiłeś to, Mirek, to pomyślałem, no, a kto jest za to odpowiedzialny, tak? Bo tutaj też moglibyśmy wskazać na palcem na tych winnych i tak nie do końca mam przekonanie, że jedynymi winnymi są Rosjanie w tym przypadku, że jednak ta nasza wewnętrzna opozycja narodowych demokratów też tutaj za specjalnie tej koncepcji federacyjnej nie popierała. Panowie wymieniliście świetnie sukcesy. Ja bym jeszcze chyba dodał do tego w trakcie tego procesu, o którym mówiliśmy, budowanie tak naprawdę naszych struktur zewnętrznych jednak, mimo wszystko, czyli przedstawicielstw w państwach zachodniej Europy, bo to jest, no jak widzimy dzisiaj, chociażby po tych wydarzeniach sprzed dwóch dni, no niezwykle PR-owo rzecz istotna, prawda? To, co się zadziało, fatalne z punktu widzenia dyplomacji, że to nawet minister spraw zagranicznych dzisiejszy o tym mówi, jak to jest po prostu wykorzystywane PR-owo i to nie tylko na mediach Federacji Rosyjskiej, bo te zdjęcia są po prostu pokazywane jako coś, a każdy sobie może zinterpretować. I ja bym na to właśnie zwrócił uwagę, dodając do tego wszystkiego, że my ten aparat zewnętrzny państwa w tym czasie budowaliśmy, tworzyliśmy te zręby naszej dyplomacji, a więc też stworzyliśmy ataszaty wojskowe, tak, ale też tworzyliśmy podstawy funkcjonowania, czyli tak zwanego PR-u naszego państwa w krajach zaprzyjaźnionych, bo to wtedy tam powstawały te placówki. Pan profesor Suleja. Dosłownie jedno zdanie, bo rzeczywiście możemy mówić o tych, którzy sprawili, że koncepcja się nie powiodła. Pomijam to, że ona była tak do końca bardzo pewnie i trudno zrozumiała, bo docenienie tego, jaki
jakie zagrożenie Rosja, takie globalne, chronologicznie rozciągnięte, stanowi, to nie dla każdego było oczywiste. No jeżeli sądzono, że to powiedzmy będzie tam zamęt przez 50 lat, jak to Dmowski się wyobrażał, to można zastanawiać się, po co my to robimy. Natomiast trzeba pamiętać też o tych czynnikach zewnętrznych, bo opozycja wewnętrzna raz tak, troszkę raz tak, byłby sukces, pewnie też było to inaczej, ale tutaj, jeżeli patrzymy na kogoś, kto bardzo silnie uniemożliwił realizację, to jednak trzeba pamiętać o Litwie. Oni tego kompletnie nie rozumieli, oni to blokowali i jeżeli dzisiaj by można było przeprowadzić realną dyskusję z kolegami z Litwy, to myślę, że ten element powinien tutaj bardzo mocno wybrzmieć. Dziękuję panie profesorze. Jeszcze jedno zdanie a propos tego, co powiedział profesor Sioma, bo rzeczywiście ten PR w postaci służby dyplomatycznej to było podstawowe narzędzie wtedy. To w ciągu pierwszych 6-7 miesięcy Polska miała już ponad 20 placówek dyplomatycznych, a ja gdzieś tak zupełnie na marginesie patrzę na to przez moment z perspektywy Ameryki Południowej. My nawet tam już w roku 19 docieraliśmy, opowiadając o tym, że jesteśmy. Pan profesor Suleja, pan profesor Szumiło, pan profesor Sioma, panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję za niezwykle ciekawą dyskusję i mam nadzieję, że państwo, nasi odbiorcy, na kanwie tej dyskusji wyobrażą sobie, jak zatem ciekawy jest tom, który staraliśmy się dzisiaj zareklamować. Bardzo serdecznie panom jeszcze raz dziękuję, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.